Wysoka Rado, Panie Burmistrzu. No, komisja rewizyjna stwierdziła, że praktycznie w żadnym zakresie nie jesteśmy powołani do rozpatrzenia tej skargi. Proponujemy, bo to są zarzuty szykanowania, żeby przesłać tą skargę do prokuratury, do kuratorium i do Państwowej Inspekcji Pracy. Niech odpowiednie organy, które są uprawnione do tego, niech rozstrzygną tę skargę. Czyli do trzech urzędów, że tak powiem, tak? Tak. Prokuratura, Inspekcja Pracy, tak, i tak. Kurator. Każdy będzie wiedział. Czyli trzy odrębne projekty uchwał, tak, kierujące. Tak. Bo to powinno być opinią Rady, tak? Bo tu my nie widzimy dla siebie roli, żebyśmy mogli to. Panie Przewodniczący, poproszę o projekt uchwały i po kolei, czyli będą pewnie prawie jednobrzmiące. Bardzo proszę. Znaczy jedno zdanie, słowo źle powiedziane. I to jest to, o co mi chodziło. Dziękuję bardzo za te decyzje, bo może wreszcie coś w tych sprawach drgnie. Liczę na to, że wreszcie zajmą się tym właściwe instytucje. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Ja również chciałabym się tutaj odnieść do tego, co Państwo dzisiaj zadecydowaliście. Mimo że mnie to nie dotyczy, ale może w każdej chwili nie dotyczyć i każdego z nas dyrektorów. Mnie jest tylko przykro, bo ja jestem dalej członkiem Związku Nauczycielstwa Polskiego i mojemu panu prezesowi to już powiedziałam, żeby się zająć sprawami pracowniczymi, nas dotyczącymi, bo gdzie zgłaszamy, to się nie zajmuje. Natomiast niepotrzebnie związek się angażuje. Mi się wydaje wewnętrzne zakłócenie pracy szkół, bo jak ma być dobrze, skoro dyrektor wiecznie się ogania, a to już w drobińskiej szkole trwa 2 lata, ja już chyba czwartą taką skargę słyszę, wraca to jak bumerang, jest nierozwiązana, czyli to jest sprawa bardzo ciężka, trudna, to znaczy nie do udowodnienia, bo dyrektor naprawdę w tym momencie się obroni. Ciekawe, jak się druga strona takimi zarzutami bezpodstawnymi obroni. My od Państwa również i nie tylko od Komisji Oświatowej, ale również od Państwa Radnych, od Pana Burmistrza, Pana Przewodniczącego oczekujemy wsparcia nas dyrektorów, bo my jesteśmy tak, w zasadzie to nie wiadomo czyli. Związek nas nie chce, ani jeden, ani drugi, bo jesteśmy pracodawcami dla swoich pracowników. Chcemy rozliczania, jesteśmy przez Pana Burmistrza, Państwa Radnych za pracę szkół. Nie mamy dużego wpływu na to, żeby od niektórych nauczycieli egzekwować. Tam są też różni ludzie i mamy czasami ręce związane. Więc ja też się cieszę z takiego werdyktu, bo może to w końcu utnie takie no bezpodstawne zarzuty, bo Państwo siedzicie prawie godzinę. O świecie się niewiele dowiedzieliście, tylko właśnie w wiecznych awanturach. I mi się wydaje, że czas przyszedł, żeby to przerwać, żeby dać nam normalnie pracować. A my się dotrzemy, bo nigdy nie będzie idealnej rady pedagogicznej, bo każdy będzie w którymś momencie pokrzywdzony przez dyrektora, mówię w cudzysłowie, bo on nad nami jest prawo i dlatego prawa łamać nie możemy. Dziękuję serdecznie. Bardzo dziękuję Pani Dyrektor. Pani Przewodnicząca, proszę o projekt. Pan Wysoka Rado, pierwszy projekt uchwały to będzie w sprawie przekazania skargi złożonej na dyrektora zespołu szkół zrobienia według właściwości i na podstawie artykułu 230 ustawy z 14 czerwca kodeksu postępowania administracyjnego Rada Miejska w Robinie uchwala co następuje. Skargę prezesa ogniska gminnego Związku Nauczycielstwa Polskiego Robinie na dyrektora zespołu szkół Robinie w zakresie zarzutów dotyczących kwestii nadzoru pedagogicznego przekazuje się mazowieckiemu kuratorowi oświaty według właściwości. Punkt drugi. Zobowiązuje się przewodniczącego Rady Miejskiej w Robinie do przekazania skargi i zawiadomienia skarżącego o jej przekazaniu. I uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. I następna uchwała będzie może takiej samej. Przegłosujemy. Kto z Pani Panów Radnych jest za podjęciem projektu uchwały przedstawionego przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Drobinie jako pierwsze kierujące do Mazowieckiemu Kuratorowi Oświaty. Kto z Pani Panów Radnych jest za podjęciem projektu uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Równie brzmiąca do tylko do prokuratury rejonowej w sierpcu. To znaczy zakres to jakbyśmy wycało, bo tak tam ciężko mi teraz jest określać w jakim zakresie, to już będą wiedzieć, tam są pewne zarzuty dotyczące, to tutaj takie szykanowania, no takie
uderzanie takie, ja nie jestem w stanie stwierdzić, wyłapać tych, w jakim zakresie to prokuratura stwierdzi, czy w ogóle jest uzasadnione, czy umorzy postępowanie, bo nie będzie widziała znamion przestępstwa. Czyli plan, czy pomysł jest taki, że przesyłamy całą i na sprawy, tak, tak. W sprawach tak, właściwe dla prokuratury. Ale to będzie skarga, wiadomo, że pod adresem dyrektora, bo tu jest. Skarga na panią Bożenę Woźniak jest wyraźnie dyrektora. Czyli zarzuty tylko dotyczą dyrektora w tym momencie. Ale my powinniśmy napisać, jaka jest przyczyna, że to kierujemy. No chyba, no to będzie, to będzie, to tutaj dostaną pismo. No to jest na przykład tworzenia atmosfery strachu, przejawiania, zastraszania, no to już bardzo dalej. W związku z zarzutami zawartymi w skarce, tak. Kto z pań prawnych jest za podjęciem uchwały kierującej do prokuratury? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jeden wstrzymujący i trzecia uchwała przekazująca do Państwowej Inspekcji Pracy w Płocku. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem projektu uchwały kierującej sprawę do inspekcji? Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. Dziękuję bardzo. Odnośnie spraw różnych jeszcze dostałem informację o przeglądach gwarancyjnych, prośba o wyznaczenie chętnych, czy zgłoszenie chętnych rady do udziału w przeglądzie gwarancyjnym niżej wymienionych zadań. I tu jest tak, Nagórki Dąbrskie, Maliszewko, Cieszewko, Budkowo, Niemczewo, różne drogi. Ja uważam, że radni z danych okręgów, czyli z tych, które wymieniłem, kto z Państwa radnych się nie zgadza na udział w przeglądzie gwarancyjnym? Nie widzę, czyli panie, że według okręgów wyborczych na te drogi bardzo prosić o przesyłanie informacji do konkretnych radnych. Ale w charakterze eksperta. O wyznaczenie radnych do udziału w przeglądzie gwarancyjnym. W charakterze eksperta. Co już dobrze zrobiono? Czy droga jest w Polsce? Szanowni Państwo, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, zamykam obrady 14. sesji Rady Miejskiej w Drobinie. Dziękuję bardzo.